Witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kolejny opening. Tym razem będzie to zestaw, nie wiem jak on się nazywa. W każdym razie jest on od Hany. I zabieramy się za otwieranie. Okej, ja już ogólnie cały zestaw złożyłam. W sensie jakby wyciągnęłam. I tak, zacznijmy może od tego, co najbardziej mi się w tym zestawie podoba, czyli od koni. Mamy tutaj klacz. Oryginalnie model jest to Apallosa, ale to malowanie w ogóle jak Apallosa nie wygląda, więc ja naprawdę nie wiem, jaki to jest. U was w kamerze to wygląda, jakby to był normalnie gniady, jakiś, przepraszam, kasztanowaty koń. A u mnie ten koń jest taki bardzo, bardzo rudy. Taki wręcz czerwonawy. Więc, no nie wiem. Ale mi się podoba. I co w szlejchu zawsze mylili, to, że przy odmiankach nie robili innego koloru kopyt. Tylko zawsze taki sam. A przy odmiankach kopyta zawsze są jaśniejsze. A bez odmianek są ciemniejsze. Chociaż tutaj w ogóle tych kopyt praktycznie w ogóle nie pomalowali. No ale okej, niech będzie. Źrebak jest naprawdę super wykonany. Podoba mi się. Naprawdę jest super. Takiego rudaska chyba jeszcze nie... Chociaż nie. Takiego jeszcze nie miałam. Więc fajnie. Chociaż w sumie ten źrebak pełnej krwi angielskiej jest podobny, no ale okej. Następną rzeczą jest pies. To jest suczka. W zestawie nazywa się Ruby, u mnie też się będzie tak nazywać. Jest ona chyba Border Collie, czyli takiej samej rasy jak mój pies Hacker. Tylko, że mój Hacker jest biało-czarny, ona jest brązowa. Więc no, fajnie. Tutaj jest chustka. I ogólnie ta chustka, w sensie na obrazku ona wygląda spoko. Ale jak się ją założy, no to. No sama nie wiem. Dla mnie jest trochę taka średnia, no ale to tylko moje zdanie. W zestawie jest też miska, taka żółta. I do niej kość. Hacker, czyli mój pies, on uwielbia takie kości. Takie to są prasowane, nie wiem, chyba. W zestawie jest jeszcze patyk. I żeby nie było, ten pies może trzymać ten patyk. Dalej mamy taki, ja to nazywam paśnik, ale nie wiem, jakie to jest poprawna nazwa tego. W każdym razie tutaj włożyłam już jabłka, je można wyciągnąć, więc okej. Fajnie. W zestawie jest też kantar, czyli to, co bardzo lubię, czerwony. Taki mały ptaszek. Miałam takiego, ale mi się zgubił. I jest jeszcze to, czego najbardziej chciałam, czyli derka. Co prawda z tym zapięciem, którego osobiście strasznie nie lubię, wolę 1000 razy bardziej rzep. Na źrebaku zaraz Wam pokażę, jak ta derka wygląda. Wygląda o tak. I co mnie bardzo wnerwia w tych derkach z takimi zapięciami, to, że przez to, że tutaj jest ten guzik, tutaj z przodu ta derka tak strasznie odstaje. I to jest takie twarde, nie wiem. Mi osobiście rzep bardziej podpasił. Tutaj jest jeszcze taka roślinka, która jednocześnie może być skrytką na coś. Na przykład na tego ptaka. No i proszę, nie mamy ptaka. Fajne, fajne. Co prawda z plastiku, ale fajne. Tutaj jeszcze mamy budę. I co mnie najbardziej w tej budzie rozwala, to, że tutaj jest koniowiąz dla psa. Naprawdę. Znaczy, no dobra, nieważne. I co mnie rozwala na miejscu drugim, to, że w tej budzie jest okno. Znaczy, spoko, ale to okno jest takie, wiecie, takie ludzkie. No nie wiem. Z tej strony to wygląda normalnie jak zwykły domek dla lalek. Buda jest fajna. Nie ma podłogi, chyba że jakaś była, ale raczej nie.
Przynajmniej ja nie dostałam. I tutaj jest otwierane, żeby można było tam włożyć psa. No w sumie to jest nawet lepsze, chociaż powinien być to na jakiś wklik, a nie tak po prostu, żeby to sobie tak położyć. I tutaj jeszcze jest schowek na przykład jakąś miskę, albo na jakieś przysmaki dla psa, albo coś. No nie wiem, fajne, naprawdę przyda mi się. I tutaj jeszcze jest padok, który się składa z, uwaga, 4 płotków i bramy. Ja osobiście tą bramę bardzo lubię. Ale według mnie brama ta byłaby lepsza, gdyby nie było tej góry. Bo niektóre konie, na przykład takie o, no to tak na styk się mieszczą. Więc no. Według mnie powinno być to większe. Albo w ogóle tego czegoś nie powinno być. I tutaj jest miejsce na naklejkę. Oczywiście, co zawsze powtarzam, w każdym oryginalnym zestawie szlejchowym muszą być naklejki. W ogóle nie ma opcji, żeby naklejek nie było. No fajna ta naklejka. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz w szlejchu mi się naprawdę bardzo podoba ta naklejka. O, tutaj jest nawet kapelusz Hany na dole. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na moim kanale. Pa!